Teraz wrócić do broni pagiennej. Był greatsword, czas na długi miecz. Tak jak mówiłem, mam nadzieję, że mówiłem. Długi bagienny miecz. Bronie z kolekcji bagiennej to bronie albo bardzo krótkie, albo bardzo długie. Więc jest sztylet, jest krótki miecz, jest długi miecz, jest greatsword. Długi miecz w tym przypadku bardzo wąski, bardzo lekki, bardzo szybki. Charakterystyczny dla tej kolekcji. Rękojeść wysunięta dosyć do przodu, co jest charakterystyczne w tych broniach. Także ewentualnie możemy dziabnąć kogoś ostrzej, możemy kogoś walnąć pięścią. Bardzo niebezpieczne, bo tutaj jelec prawie nie istnieje, więc można dostać po łapach. I to jest jedna z broni, które wyszły najgorzej. Strasznie niedorobione, strasznie szorstkie. Tak jakby broń została pomalowana i odżyła i zaczęła puszczać pędy i zrobiła się chropowata. Nie ma co dużo o tej broni mówić, po prostu jest jaka jest i trzeba z tym żyć. Strasznie sucha, mam wrażenie, że umiem ją złapać i złamać. Lepiej nie będę tego próbować. Tak, bagienny długi miecz. Straszna katastrofa, ale cóż, nie ma co ukrywać, moja broń. I chyba sam ją robiłem, nikt mi nie pomagał, także do zobaczenia.